Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny w Zagrajmy w Dark Souls Remastered! Haha, pięknie, tarcza wleciała. Dobra, trochę pocięci, ale... A w sumie, dobra, powiedzmy, że to było Worf. Otwieramy drzwi celi i spróbujmy przeeksplorować trochę tę miejscówkę. No tak, ten się boi tych eksperymentów na dole. Ja się nie boję, ja tam lecę. Pędzę czym prędzej. Otwieram kolejne drzwi. Hej. I cyk, backstabik. Tutaj pusto. Eksperymenty gdzie wcięło? To jest zamknięte. Tego nie mogę otworzyć. Okej. Okay. Chyba, że nie mam odpowiedniego klucza. Też możliwe. One tam teraz coś siedzą. Okej. Okay. Czemu uciekają w takim razie? Trochę nie czaję. Seriously? Okej, powinna być blokada, ale... Co ja tam wiem? O tak, bo to ognisko jest jeszcze nie rozpalone, kurde. Przecież mam mniej stusów. No, trudno. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, patrzcie, tu mamy ziomka. Wow, to się kompletnie nie udało. To już tak. Okej, mamy tu ziomka. Tego i tego. Dodatkowy klucz do więzienia archiwów. Sprawdźmy go. Nie te menu. Też nie to menu. Tutaj... Nie, tak. Tutaj w kluczach, tylko że na dole. Zapasowy klucz do celi wieży archiwów. Wężoludzie byli chyba nieostrożni. Leży tu pełno kluczy pasujących do cel wieży archiwum. Czy wieży archiwów. Okej, okay, obczajmy, czy mogę teraz otworzyć te poprzednie przejście. To tutaj, które było zamknięte. Było, które nadal jest zamknięte. A tak, teraz mogę otworzyć. Fajnie. O, hej. Bardzo nie wiem, kim ty jesteś, ale nie powinieneś stawać za mną szranki uzbrojone tylko w gołe pięści. Nice! Jeszcze lepiej. Duża dusza dzielnego wojownika, talizman z kości słoniowej i 7 człowieczeństw. Za darmo! Bueno. Ja jestem zadowolony. Dobra, obczajmy ten talizman. Talizman z kości słoniowej. O! Okej, o dziwo. Takie same statystyki, jak talizman wielki. A, patrzcie. Minimalnie lepszy. A, dobra. Bo to jest talizman na inteligencję, a to jest talizman na wiarę. Dobra. To myślę, że z tego będę na razie korzystał. Bo bardziej wolę... Bo wiadomo, siła cudów jest... lepsza wraz z siłą wiary, a dodatkowo tutaj jest skalowanie na wiarę, więc tam to jest idealne, można powiedzieć. Talizman z kości słoniowej. Medium pozwalające czynić cuda z wykorzystaniem boskiej mocy. Talizmany z kości słoniowej wręczone są tylko kobietom pełniącym posługę kapłańską, a ich moc w dużej mierze zależy od wiary. No dobrze. Tak, na razie wszystko pootwierane. Kurde, wiecie, ciekawi mnie jedna rzecz. Bo patrzcie, to nie wygląda jakby miało oczy, nie? Więc może jest ślepe. A co za tym idzie, jeśli użyję stosownego pierścienia, na który mam miejsce, czyli pierścienia ze śpiącym smokiem.
Jestem te nie wydaję teraz dźwięków. Więc może będę w stanie to uniknąć. Uniknąć konfrontacji z tymi stworami. Bądź ewentualnie sprawdzić, czym są. Nie! Okej, okay. Nie. Jednak nie. Pierścień nic mi tutaj nie pomógł. Tego zmieńmy w takim razie na szybko. Może na to. Dobra, jak tam moje... O właśnie, ognisty bicz chaosu. To myślę może być dobre. Taką grupkę. To zmienił sobie na szybko na płomień piromancji. Ładnie! One shot praktycznie na każdego. Ale może lepiej nie dać się złapać. Okej, ten coś zostawił. Człowieczeństwo! Okej. Czyli co? Czyli to kiedyś byli ludzie? Ej, co? Już mi się skończyła piromancja? Przecież miałem 69... 60 użyć tego miałem. Czemu tak szybko się wykończyło? No idea. Dobra, no to włócznia w takim razie. O, te dwa są silniejsze chyba. Bo nie schodzą na jeden strzał. O, szczodre światło słońca i kojące światło słońca. Jest Logan. Stary, co ty tu robisz? Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives, such a storehouse of knowledge, so close but just out of reach. The thought offends me so I could simply die. As a student of the arts, you understand me, yeah? No ja nawet gdybym nie był magiem, tym rozumiał jego pociąg do wiedzy. Gościu jest nie dość, że nie umarłym, to jeszcze pragnie wiedzy, a w takim miejscu... No wiedzy ma od groma. Hello again. Dobra, to się już powtarza. Czy ja mogę go uwolnić? Niestety, jeszcze nie mogę. Nie mam odpowiedniego klucza. Ale okej, muszę zapamiętać, że on tutaj jest. Jak znajdę jakiś klucz, to muszę go uwolnić. Kto wie, może da mi jakieś nowe zaklęcia. A właśnie, a propos zaklęć, sprawdźmy te dwa cuda, które zdobyłem. A właśnie, jeszcze zdobyłem kryształowy prosty miecz, po czym dziękuję, a opisu nie sprawdziłem. I kolczastego prostego też nie. A to zdobyłem dwa odcinki temu praktycznie. Kolczasty prosty miecz. Ulubiony oręż słynnego mrocznego upiora Kerka, który tak upodobał sobie miecze z kolcami, że często... że zaczęto nazywać go ciernistym rycerzem. Ta przerażająca broń nadaje się tylko do pchnięć, ale zadaje bardzo głębokie rany. I... Tak, i nabija krwawienie. Okej, okay, kryształowy prosty miecz. Krystaliczny prosty miecz, którego pochodzenie owiane jest tajemnicą. Jest piekielnie ostry, ale niestety bardzo kruchy, więc jego przydatność jest ograniczona, gdyż ubytków w krysztale nie da się naprawić. 60 trwałości. No, wydaje mi się, że akurat proszek naprawczy by sobie spokojnie z tym poradził. Tutaj coś jeszcze zdobyłem. Jeszcze tą tarczę za tamtego upiora. Ulubiona tarcza słynnego upiora Kerka, zwanego Ciernistym Rycerzem, można nią porządnie zdzielić przeciwnika, bo przytwierdzone do niej kolce zadają głębokie rany. Okej, okay, czyli także mogę walnąć mieczem, po czym grzmotnąć tarczą i nabijam coraz bardziej krwawienie. Dobra, sprawdźmy te cuda nasze. Gdzie to było? Kojące i szczodre. Mamy kojące najpierw. Kojące światło słońca. Specjalny cud przekazywany dziewicą Gwyny Wir, księżniczki słońca. Przywraca wiele HP rzucającemu i osobom w pobliżu. Cuda Gwyny Wir, księżniczki wielbionej przez wszystkich, dają błogosławieństwo wielu wojownikom. I szczodre światło słońca.
Specjalny cud dawany dziewicom księżniczki Guinevere, okej, okay, to jest podobne, znaczy to samo, ale tu jest coś innego już. Stopniowo przywraca HP rzucającego i osób pobliżu. Aha, okej, okay, czyli to przywraca natychmiast, a to jest po prostu ule... Dobra, okej, okay, czaj. Czyli mamy tak, mamy leczenie, fragment wielkiego leczenia, czyli upgrade leczenia, mamy faktyczne wielkie leczenie i kojące światło słońca, czyli taki najlepszy możliwy spell, który leczy. Ale co za tym idzie? Zajmuje 2 soty i możemy go użyć tylko 3 razy. Czyli to jest dobre do koopów, ale trzeba naprawdę uważać, kiedy się tego używa. I tutaj jest po prostu upgrade regeneracji, bo regeneracja działa tylko na rzucającego, a to działa na rzucającego i kogoś w pobliżu, być może przez dłuższy czas nawet niż regeneracja i może działa skuteczniej. Dobra, i tam dalej jest opis identyczny. Tutaj nic więcej chyba ani nie kupiłem, ani nie znalazłem, tak mi się wydaje. Tak jest, to będzie wszystko. Dobra, to idziemy na górę w takim razie. Dobra, kolejne ognisko, jakie znajdę, będę musiał rozpalić. Tylko pytanie, ile czasu minie, zanim to nastąpi. Dobra, wróćmy do... I cyk, backstabik. Okej, nie zabił go, niestety. Cofać się, upić trochę Estusa. Okej, to nie do końca poszło po mojej myśli, ale niech będzie. Cyk, wielkie leczenie. Co typie, chcesz się bawić na błyskawice? Nie. Stwierdził, że zawalczy. Kurde, on ma fajne miecze, wydropiłbym sobie z nich, znaczy wydropił, chciałbym wydropić jeden z tych mieczy. Bo jestem ciekaw, czy mają jakieś fajne statystyki, no ale niestety nie mam ciągle szczęścia do tego. A tutaj mamy zwykłą skrzynię. Chciałem powiedzieć, że Mika, ale zauważyłem łańcuch. Obrócony w drugą stronę. O, klucz do drzwi w wieży archiwów. Proszę, czyżby to był klucz właśnie do tego na dole, tam gdzie był Logan? Pociągi i dźwigni. No nie, no to widzieliśmy na cutscence wcześniej, co się stało. Wszczeliśmy alarm, a ziomki zaczęły uciekać, a te zaczęły ich gonić. No ale jak odpocząłem przy ogniku, to nagle przestały, więc no... Trochę dziwne, ale nie mi to oceniać, co takiego ma w sumie dawać ten gramofon. W ogóle nie znalazłem jeszcze kowala, który mógłby ten żar płomienia chaosu wykorzystać. No chyba, że to jest kolejny żar, który mogę dać André. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Ale w takim razie, skoro to jest żal chaosu, który... Bo tu jest, przekształca broń ognistą plus 5 w broń chaosu. Ja jeszcze nie znalazłem żaru, który sprawia, że mogę zakląć broń w broń ognistą. Chyba, że mogę dodać Gauriemu. Nie Gauriemu. Jezus Mary, nie Gauriemu. Skąd tego Gauriego nagle wziąłem? Engwiemu, no temu gościowi, co jest obok Quelany, jak tak strzelam. Bo być może on jest w stanie właśnie wzmacniać broń na ognistą. To muszę sprawdzić. Ale to musiałbym się teleportować, a nie mam bladego pojęcia, czy do tego ogniska mogę się tutaj wrócić, a wolałbym tutaj nie lecieć z buta. Bo raczej jak zginę w demonicznych ruinach, to nie cofnie mnie tutaj, tylko właśnie do tamtego ogniska. Ale dobra, już bez takiego durnego gadania. Sprawdźmy ten klucz. Otwiera olbrzymie drzwi w więzieniu wieży archiwów. No to chyba się zalicza. To będzie to. Klucz do olbrzymich drzwi wyjściowych z górnego piętra wieży archiwów, która obecnie jest więzieniem. Przedmiot ten nie wygląda na klucz więzienny. Zanim wieża przeznaczona na więzienie, była przechowalnią cennych ksiąg. Okej, czy to będzie to? Nie, niestety to jednak nie jest to. Czyli to jest klucz, który umożliwia mi po prostu wyjście stąd. O Boże, ja teraz... Ile tu jest książek? Ja teraz dopiero zauważyłem. Wow. No po prostu wow. Tu w ogóle wygląda jakiś mechanizm. W dwójce jak grałem, to trafiłem do lokacji, której był podobny. W sensie, nie dokładnie taki,
taki zniszczony, tylko taki działający i to dość pokaźnych rozmiarów, ale to było w jakimś DLC-ku. W sensie w jednym z DLC-ków do Dark Souls 2. Ciekawe, czy to się będzie dało naprawić. No, trochę powątpiewam. Chyba, że nagle nauczymy się zaklęcia a la Reparo z Harry'ego Pottera. Ale mówię, wątpię, że to będzie tak działało. Dobra, tu jest wyżej. Tam jest drabina. Okej, tam chyba będę mógł się stąd wydostać. Ale najpierw wolałbym wrócić się do ogniska i je rozpalić. A żeby to zrobić, to potrzebuję człowieczeństwa. Na szczęście tylko 3 sztuk. Więc mogę wykorzystać zwykłe człowieczeństwo. Nie muszę wykorzystywać tego podwójnego. Dobra, tam jest ognicho. Czy tam? Tam czy tu? Tam. Jest w sumie ten blask ogniska. Dobrze. Siądźmy. I rozpalmy ognicho. Do granic możliwości. Trochę szkoda, że nie ma animacji, jak na przykład ten duszek człowieczeństwa leci, tak wiecie, leci dookoła klingi po rękojeści, gdzie jest na końcu jest to kółeczko, że tam na przykład leci i dopiero wtedy się rozpala się to ognisko bardziej. Troszkę szkoda, że nie ma takiej animacji, ale może na to nie wpadli, a może znali, że to taki trochę bezsensowne wsadzenie czegoś do gierki, nie wiem. Nie jestem pewien po prostu, nie? O kurde, miałem w uszcie błyskawic, no. Może jakiego aima potrzebuję, żeby ich trafić? To jest aż dziwne. Poważnie, stary? Dobra, nie zmienię teraz broni. Ten cień się chyba trochę zepsuł, mam wrażenie. Hej. Chyba się troszeczkę zacięliście, panowie. Ale mi to nie wadzi. No, ciężkie te drzwi. To widać po animacji. Gdzie my teraz trafimy? O! Hej, ciebie się tu nie spodziewałem. Choć w sumie powinienem. Patrzcie tu, jaki wielki kryształ! Gdzie? Tam. Kurde, nie zwróciłem uwagi, co zabrałem z niego. Ajajaj, mam nadzieję, że to nie było nic ważnego. Dobra, łucznik przede wszystkim. I panu dziękujemy. Tutaj coś jeszcze? No, poza dalszym przejściem. Chłopie, co ty za kendensę jakieś odwalasz? Weź przestań. Tylko się kompromitujesz. Trójząb tunelarza! Zabraliśmy jego broń. Dobra, kto we mnie ciska magią i skąd? A tam na górze próbuje, okej. Okay. Czy tutaj coś się znajduje? Niestety nie. Nie ma skrzynki, jak w poprzednim odcinku znalazłem. Już 20 minut? Jak? Jakim cudem już minął 20 minut? Okej. Okay. Ścieżki. Tyle ścieżek, a tak mało możliwości. Myślałem przecież, że tam jest ognisko, ale nie. Czyli to by było trochę chyba za OP. Jakby było zaraz tutaj obok ognisko, mam wrażenie. Okej, tam na dole byłem wcześniej. Tu jest ziombel. Tu był ziombel. Strzelcy. No halo, podniosłem tarczę. Najlepiej jak chcesz podejść do łucznika, to cały czas tą tarczę trzymać, mam wrażenie. Albo zdjąć go z dystansu. No ale ja niestety, jak idiota, nie mam przy sobie łuku.
I to może być moim dość dużym błędem. Dobra, tutaj coś się znajduje? Niestety nie. Tam jest łucznik, którego gdybym miał łuk, to bym mógł zdjąć. Nawet kuszy przy sobie nie mam, chociaż kusza chyba niewiele by mi dała. Tak więc dobrze. To sprawdzone. Tutaj nic się nie kryje, czyli idę tam i wracam na dół. Dobra, ale wykorzystam cud, żeby się wyleczyć. Fragment wielkiego leczenia niech będzie. Samo to wystarcza, żeby mnie wyleczyć. Kontrola upadku. W ogóle patrzcie, jak to jest wielkie. Ten kostur z izalitu. To jest najprawdopodobniej kostur, którego właśnie... Jak sam opis mówi, który należał prawdopodobnie do samej wieźmy z izalitu. I którego używała na początku, czy na początku, w trakcie intra do właśnie Dark Souls, żeby wyczarować te wszystkie burze chaosu z tymi swoimi córami i tak dalej. Ciągle się osłaniam. Jeden, drugi cios i poziomeczku. O, długi łuk, o dzięki stary. A narzekałem właśnie, że łuku nie mam. I proszę, jak naprawić głupotę szczęściem? Dobra, gdzie jest ten gość? Tam na górze. A to spróbujmy go ustrzelić, skoro już wydropiłem se łuk. Tylko on będzie gdzieś, o właśnie, gdzieś tutaj, ale to zamiast tego kostura go weźmy. Będzie szybciej to do zamiany. Długi łuk. Okej, chyba to nie jest to, co miałem wcześniej, ale w razie dla pewności pokazuję wam opis. Nie zmieniaj strzał, tylko... Dobra, strzelę tu. To chybie, a jak strzelę tu... To też chybie, jak? Wow, ale słabe obrażenia. Chociaż pytanie, czy to zasługa tego, że łuk jest po prostu nieulepszony, czy faktycznie tych strzał. Nie mi to teraz sprawdzać. Dobra, tu bym mógł w razie czego zeskoczyć na dół, no ale raczej nie chcę tego robić. Bo ja bym wolał bardziej znaleźć wyjście stąd. No ale to wyjście jest... No chyba z tej strony, tak mi się wydaje. Kurde, to wygląda, jakbym mógł to całe po prostu obrócić, tylko nie wiem jak. Jakby tam są takie kolesie, nic więcej. O. Okej, czekaj, czy ja tu przyszedłem? Tak, tędy przyszedłem. No cholera jasna, no. Co? Nie zeskoczę tędy tam. Na tą stronę. No jakbym zeskoczył, to nic mi to nie da przecież. I poważnie, co ja mam ze sobą zrobić teraz, bo nie wiem. No co tutaj? A dobra, to mogę zejść po prostu jak człowiek. Nie muszę się tak bawić. Muszę jeszcze ten trójząb sprawdzić. I nie zapomnieć o tym. Ale nie, no, nic z tym nie zrobię tutaj, no. Tu była ta skrzynia wcześniej chyba, czy to było niżej? Nie, to było chyba wyżej właśnie. Okej. Okay. Ładnie się odsłonił. No, to się nazywa nieumiejętność blokady. Kryształowy prosty miecz. Drugi. Dobra, przejmijmy ten trójząb. Gdzie on będzie? Tutaj. Trójząb tunelarza. Trójząb sześciookich tunelarzy, którzy porywają... What?
porywają ludzi dla swojego pana Sefa. Jest on wykorzystywany w dziwacznym tańcu wojennym wprowadzającym pobliskich sojuszników w istny amok. Okej, to już przynajmniej wiem, dlaczego gość takie You Can Dance odwa, kiedy do niego podchodzę. Krótko mówiąc, bafuje sobie po prostu ziomków. No, jak tutaj stoję, no to nic tym nie osiągnę. Więc mogę tylko zeskoczyć i dojść tam do ogniska, co najwyżej, no ale... Co mi po tym? A nie! O Boże, jest... Jezu, jestem głupi! Przecież to nie jest to samo miejsce! To nie jest w ogóle ta sama miejscówka! To jest totalnie inne ognisko, inne wejście! Boże! Ta sama po prostu... Budówka wokół całości i to wystarczyło, żeby mnie zmylić. Okej. No, ładny widok, nie powiem. Dobra, rozpalamy ognicho. I rozpalimy je nawet trochę bardziej. Nie! Kongracja. W złą stronę. Dobra, teraz to będzie dopiero walk. W trakcie walk będzie akcja. Żeby nie stracić tego całego człowieczeństwa. No fakt faktem, mogę je potem wyfarmić z kogoś, no ale będzie troszeczkę głupie, jak je stracę. Zwłaszcza w jakiś durny sposób. A czekaj, w sumie czekaj. Usiądź i sprawdźmy teleportację. Grobowiec, parafia, głębiny, ołtarz, córa, komnata... No nie, tutaj nie ma nic nowego. Jeśli jest coś nowego w tym miejscu, to się teraz nie wyświetla. Możemy się przenieść gdziekolwiek indziej, aby sprawdzić, czy mogę się tutaj wrócić ogniskiem. A fakt niestety, że nie mam bladego pojęcia, czy mogę, nie napawa mnie zbytnim optymizmem. Dobra, czy to jest iluzja? Nie. To co teraz? Myślałem, że jak będzie ognisko, to będzie dalej gdzieś przejście, no ale... Jednak nie. To jest tylko jakby checkpoint dla mnie, że mogę sobie tu odpocząć i... stąd iść gdzieś dalej. No, kolejna tarcza taką, jaką już mam. Tego nie mogę obrócić, niestety bądź nie. No ty tak serio? Spokojnie byś go trafił. Nie wiem, tu gdzieś jakieś przejście? Teraz najwyżej co mogę zrobić, to się po prostu gdzieś cofnąć po prostu. Ale patrz, no ewidentnie mogę to całe po prostu... albo obniżyć, albo całe to mogę obrócić, żeby właśnie móc wejść gdzieś tam wyżej. A tam jaka łuna bije z góry. Tutaj coś jest? Nie, nie mogę potem wejść. Nawet tylko dla feature'a. Żeby się dało wchodzić. Nie da się. Uniemożliwili to. Tym razem pod schodami nic nie ma. Niech się pali. Typ tunelarz nawala we mnie z tymi. Nawala we mnie. Nawala we mnie strzałami dusz. Nie wiem, może tu jest jakieś przejście, które ja po prostu nie widzę? Znaczy, no jestem prawie pewny, że tak jest, no ale... No, jedyne przejście, którego ja... Które ja faktycznie teraz dostrzegam, to jest właśnie to przejście. No to z tą kolumną, tylko ja nie mam pojęcia, jak tą kolumnę ewentualnie obrócić. Chyba właśnie widzieliśmy popis tego całego amoku.
Dość mocno gościu zaczął mnie naparzać po pysku. Żebym się popisał. Kolejna trójkątna tarcza z Kaduceusem. Nie, może tutaj coś się gdzieś znajdzie? Nie no, to jest powrót. Okej, to jest powrót, faktycznie. Tu, o, czekaj, dźwignia. Nie da za mi pociągnąć za dźwignię? Okej, no to ich wymorduję i potem pociągnę. Co teraz? Okej, winda nie zjechała. Czy... O, czekaj, czy to się obróciło? Tak jest! Okej, dobra. Ty, nie, czekaj, nie. O, wyskoczył. Nie, czekaj, obróciło się czy nie? Bo teraz już skupiałem. Skończ te you can dance'y. Dziękuję. No nie no, teraz nie wiem, czy to się obróciło. Nie no, chyba nie. Jezu, co ja mam zrobić, żeby to się odwróciło, no? Bo to niewątpliwie jakoś da się obrócić. Jakaś kolejna dźwignia może? A nie, dobra, nie, okej. Winda se zjechała normalnie. Ty, a właśnie... Czekaj, czy to było tutaj wcześniej tak obniżone? Chyba było. Tak, chyba było. Co jest? No nie, znowu! Bez jaj. Już szybka cofka. Padzie, działaj. Jest, dobrze. Że ja nienawidzę, jak on mi tak robi, nie? Z dupy się rozłączy, a potem właśnie... Jak gram sobie takie sosy, to nagle... Oj, masz przesrane, typie. 40 minut nagrania. No pewnie te moje wojaże takie... Łażenie typu, no Chryste Panie, co ja mam teraz ze sobą zrobić? To ja wam wytnę. No bo nie widzę sensu, aby je tutaj pozostawić. Tutaj pusto. No autentycznie, co ja mam ze sobą zrobić? Zaraz sobie jakiś poradnik odpalę normalnie. No nie, tutaj byłem przed chwilą. Znaczy no, przed chwilą. Tu. Zwykła szyba, ale zachowuje się jak ściana. Mocne szkło. Nie wiem, spróbuję tą windą pojechać jeszcze raz na górę. Bo kto wie, może teraz Sefa tam nie ma. Może postanowił się zawinąć stamtąd. Nie wiem, takie trochę marzenie ściętej głowy, no ale... Wiadomo, jak nie, jak tam będzie po prostu znać mgła, no to mogę się wycofać kością wiodącą do domu, do ognicha. Dobra, włożę sobie może ten pierścień. Nie, nie ten. Ten. O. Żeby nasłuchiwać lepiej. Żadnych typów nie słyszę. Kryształów? Albo mi się wydaje, albo tych kryształów jest tu więcej niż było. I nie, mgła jest dalej. Czyli niestety, Sef też tam jest. A co za tym idzie, nie ma sensu przez to przechodzić, bo było widać, że ja nie jestem w stanie go zabić. Znaczy, zabić, ja nie jestem w stanie zadać mu jakikolwiek obrażeń, co dopiero mówić o zabiciu go. Tutaj, kość wiodąca do domu, użyj. Tak. Okej, czyli po prostu muszę sobie odpalić jakiś poradnik, żeby nie latać przez 3 odcinki bez sensu.
Ale myślę, że znalezienie poradnika to jest kwestia paru minut. Ale cóż. Ode mnie to będzie tyle. W kolejnym odcinku być może uda się w końcu odnaleźć jakieś dalsze przejście. Gdzieś dalej w archiwach książęcych. Pierścień na razie myślę mogę zmienić na wagę, nie, bo to niewiele daje. Nie, muszę sobie przejrzeć te pierścienie, plus sprawdzić, czy faktycznie to jest ten łuk, który miałem, bądź nie. Ale to już zrobię poza nagraniem, ode mnie. Póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!